Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie mam dla Was coś specjalnego. Jak pewnie widzicie, nie jestem na swoim koncie. Jestem na koncie Kasanga, który ukończy już misję dla Mariusza. Także on już odebrał konia Mariusza. Ja jak zwykle się obijam z tymi misjami. Jak o tym pamiętam, to coś zrobię, ale potem zapominam i przypomina mi się za jakiś czas. Także jak zawsze idzie mi to topornie. Ale są ludzie, którzy się za to wzięli porządnie i dzięki tutaj uprzejmości Kasanga mogę pokazać Wam dzisiaj, jak w grze spisuje się Mariusz, a jest to champion naprawdę bardzo dobry. Także przejdźmy sobie od razu tutaj do championa. Tutaj oto Mariusz Degeland. Oto i on jest to legenda Skinwalkers Defense. I zobaczmy, co on potrafi robić. Na A1 atakuje wszystkich przeciwników i mamy 50% szans na wrzucenie Enfibul na jedną turę na wszystkich przeciwników. Co robi Enfibul? Enfibul sprawia, że każdy, kto ma na sobie ten debuff, może zadawać tylko i wyłącznie weak hity. W związku z tym nie musimy się w jakikolwiek sposób martwić obrażeniami ze strony takiego czempiona. Początkowo, kiedy Mariusz jeszcze się, kiedy się pojawił, Enfibul działał też na bossach. To zostało naprawione i bardzo dobrze, bo było to, sprawiało, że każdy boss był żartem w tym momencie, mając Enfibul, bo żaden boss nic nam nie był w stanie zrobić. Idziemy dalej. Tutaj na A2 atakuje wszystkich 3 razy. Każde uderzenie obniża czas trwania buffów na przeciwniku o jedną turę. Jest to atak max HP oparty na defensie i max HP. Także wiecie, jak dobry jest Newt, tak? Ma potrójne uderzenie max HP, dzięki czemu jest jednym z najlepszych czempionów w grze, zwłaszcza pod, znaczy głównie pod PvE. No to pomyślcie sobie, że Mariusz robi dokładnie to samo, tylko na wszystkich. Także to jest, i do tego jeszcze obniża czas trwania buffów u przeciwników. Fantastyczny ruch. I mamy A3. Umieszcza Increase Accuracy i Increase Defense na wszystkich czempionach na 3 tury. Potem rzuca stan na przeciwnika z najwyższym turmiter na jedną turę. I na końcu dostaje dodatkową turę. Także nie dość, że buffuje wszystkich, siebie również. Rzuca stan, no to potem rusza się i może użyć swojego A2, żeby uderzyć jeszcze mocniej. No i mamy pasyw. On jest odporny na obniżanie turmiter i decrease speed, także nie można tutaj w żaden sposób go spowolnić. Za każdym razem, kiedy przeciwnik zmienia formę lub próbuje zmniejszyć jego turmiter, on kontratakuje, używając swojego A1. Także jest taką też kontrą na czempionów mitycznych. I tutaj mamy jeszcze aurę, zwiększa defense we wszystkich miejscach o 35%, także bardzo potężna aura. No i tutaj widzimy, został wybrany Blessing Crushing Rend, ale to jest tylko jednogwiazdkowy, także szczerze ja bym tego nie wybierał, ponieważ na jednej gwiazdce Crushing Rend jest słaby. Mamy bonus, tak, on ignoruje defense, ale tylko przy pierwszym uderzeniu, potem już nie mamy jakiejkolwiek korzyści poza statami z tego blessingu. Za to na 6 gwiazdkach to jest najpotężniejszy blessing dla nukera w całej grze. To ma sens w sytuacji, gdzie próbujemy one-shotować falę na przykład, no i wtedy to może się przydać. Poza tym myślę, że ja bym dla niego wybrał cruelty. Cruelty byłoby tutaj dobre, ma ataki AoE, także myślę, że byłby z tego większy pożytek, więc takie skille ma, więc teraz zobaczmy, jak tutaj on jest ubrany. To jest nuker, on ma zadawać obrażenia, więc set obniżający, ignorujący defense, jak tutaj właśnie lethal, jest dla niego bardzo dobry. Może być oczywiście też savage. Więc spójrzmy, jakie tutaj mamy staty. 46 tysięcy HP, także fajna wartość, prawie 5 tysięcy defensu, tak, na tym bazują jego obrażenie. Jest szybki, 240 speed, mamy 100% crit rate obowiązkowo i 287 crit damage. Dodatkowo mamy tutaj 236 accuracy, nie jest to za dużo, ale pamiętajmy, że on wrzuci na siebie increase accuracy,
a potem ruszy się jeszcze raz. Więc tak, tak on jest zbudowany. Już wam pokażę, jakie tutaj mamy rzeczy. O, tutaj bonus, że źle wszedł. Atak mu się nie przyda. Tutaj mamy, tak to wygląda, shield, rękawice, bardzo fajnie, crit damage z bonusowym crit damage, tutaj defense, tutaj też jeszcze defense by się przydał, ewentualnie accuracy, no i buty speed z płaskim defensem, także jeszcze tutaj będzie go można podciągnąć. Tutaj mamy defense, ciekawe, nie ma lepszego? Spójrzmy, czy nie ma lepszego. Tak, no tak się upewnia, że wszędzie jest defense. Zastanawiam, czy nie ma lepszego jakiegoś pierścienia. O, tutaj gorzej, no 13. No w sumie ten jest trochę lepszy, bo da mu więcej HP, da mu więcej defensu. No ale dużego wyboru nie ma. No i tutaj oczywiście crit damage z bonusem do crit damage. No i defense accuracy, dużo speedu i defensu na banerze. Więc tak go należy ubrać i spójrzmy sobie na masterki. Się przesunę. No i widzimy, tutaj idziemy od offense do helm smashera, żeby ignorował jeszcze więcej defensu. Ewentualnie pod PvP można myśleć o Giant Slayerze, bo uderza 3 razy na swoim A2. Więc Giant Slayer mógłby też się przydać. No i tutaj w support daje mu więcej accuracy. Master Hexer ma szansę, żeby jego Enfibul był dłużej trwał. I Sniper, żeby mieć większe szanse na to, że ten debuff wejdzie. Więc tak tutaj wyglądają masterki. Ok, więc jak już wiemy, jak Mariusza zbudować, co dla niego jest ważne, co on potrafi, no to teraz przejdźmy do testów i sam jestem ciekawy, jak spisze się w boju. Zacznijmy od areny. Tutaj jest taki typowy speed team z Mariuszem jako nukerem i zobaczymy, jak tutaj się będzie spisywać. Okay, mam nadzieję, że będę szybszy. Nie moje konto, nie wiem, jak tutaj wszystko wygląda. Okej, bez problemu. A ten pan tutaj był weak hit, nie zadziałał na nim efekty. Debuffy. No i zobaczmy. Zobaczmy, co tutaj Mariusz zrobi. Zbuffujmy się. Rzucił na siebie increase defense. Ma też teraz increase accuracy i o. On dorzucił stan tam, gdzie go nie było. No i zobaczmy, jak sobie poradzi. One-shotuje cały team, rżąc przy tym, jak na konia przystało. Także bardzo ładnie, bardzo ładnie. Zobaczmy. Kolejna walka. Obniżmy im turmiter. Tą panią owcujmy. Debuffy. No i ponownie Mariusz. Nikt nie jest w stanie ustać tych trzech uderzeń. Poszukajmy może, o, to będzie taki team, który jest mocniejszy. Więc zobaczmy, jak tutaj to będzie wyglądać. Przy takich mocniejszych przeciwnikach nikogo w owce nie zamieniam. Buff. No i zobaczmy. Mają shield. No. Sifi leży. Ultimate Death Knight leży. Dachis leży. No i tutaj Mithrala jako jedyna dosyć dobrze się trzymała. Ale ma stan. Nic już tutaj sobie nie poradzi. Ja widziałem już sporo filmów, gdzie Mariusz jest używany na poziomie platyny. I tam naprawdę dobrze sobie radzi, albo albo na najwyższych poziomach Live Areny. Tam też widziałem go i bardzo, bardzo dobrze się
spisuje. No nie ma tutaj, jak na złość, żadnych mitycznych przeciwników. Okej, mają stone skin, więc tym razem ta walka może potrwać troszkę dłużej. Dobra, jego zamieńmy. Jego zablokujmy. No i Rotos nie ma problemu. Trzy uderzenia, więc jego pasyw się nie musimy martwić. No oczywiście Sify tutaj ma stone skin, więc nic nie byliśmy w stanie poradzić, ale jest Lidia. No i teraz po prostu czekanie, aż Sify ruszy się drugi raz. No i widzicie. Tylko pytanie, dlaczego on to zrobił? Nie kojarzę w jego skillu w tym momencie takiego automatycznego uderzenia, jak ktoś jest rewalwowany. Czyżbym coś przegapił? Może on próbował obniżyć turmiter i w tym momencie... Czy ktoś spróbował obniżyć turmiter i w tym momencie musiał skontratakować, bo nie widzę innego powodu. W każdym razie zadziałało idealnie. Dobra, myślę, że to koniec testów na arenie. Przejdźmy sobie do PvE. Zacznijmy od pająka. Tutaj swoją drogą bardzo podobny team do tego, który ja używam na moim drugim koncie. No ja tam nie mam Mariusza, więc tutaj jest Coldheart, ale poza tym dokładnie tak samo to wygląda. Jak mówiłem, mamy Newta, który 3 razy uderza max HP, ma potrójny atak max HP, więc wszystkie teamy, jakie gdzieś widzieliście, gdzie używany jest podwójny Newt, to mając Newta i Mariusza możecie je wszystkie skutecznie wcielać w życie. No i zobaczmy sobie, jak tutaj sobie panowie poradzą. No, przyspieszmy to. Debuffy Akemtum ze Heksem wszędzie. I Mariusz. I po sprawie. 16 sekund, 4 tury. Nie wiem, nie wiem, czemu tutaj Sir w ogóle jest. Dobra, to możemy zostawić. Nie wiem, po co tu jest Sir. Ona nawet nie dała rady się tutaj ruszyć. Zobaczmy, czy to jest faktycznie zawsze tak, bo może, wiecie, czasem być tak, że troszkę mniej obrażeń będzie zadanych i Sir też się ruszy. Newt. I 3. No nie, znowu 15 sekund. Jeszcze szybciej. Ponownie 4 tury, także bardzo, bardzo fajny team. Prawie 5 milionów ze strony Newta, 4400 ze strony Mariusza, a Kemtum 2,9 milionów do tego dołożył. I piekielnie mocny team, piekielnie szybki, 85 punktów pod Spider's Den turniej. Tak, teraz mamy ten oparty na turach. Także tutaj można w ogóle Sir usunąć sobie i iść w czwórkę, albo wstawić sobie kurczaka jakiegoś i jednocześnie kogoś farmić. Dobra, pająk zaliczony, idziemy dalej. Przetestujmy sobie go teraz na Hydrze. Okej, on jest... Michinaki jest tutaj wolniejszy, więc teraz jeszcze nie użyję A2. Czekam, aż będę miał Decrease Defense wszędzie. Rzućmy sobie tutaj poizony, które dzięki pasywowi Gruptuka dadzą mi więcej jeszcze obrażeń. Spowolnimy tą całą ekipę. Mamy Decrease Defense, jest wszędzie. O, ruszył się jeszcze raz, także jeszcze dodatkowo Hex. Z tym poczekam. I jest Mariusz. Mamy 745 tysięcy obrażeń. Zobaczmy, ile tych obrażeń będzie po jednym uderzeniu. Ponad 3 miliony obrażeń nam dołożył. Jedno jedyne użycie A2 i dał 3 miliony
obrażeń. Ten czempion w dobrze zbudowanym teamie będzie potrafił dać gigantyczne, gigantyczne obrażenia. Dobra, wrzuciłem na auto. Zobaczymy, jak ten team sobie będzie w tej sytuacji radził. Ja go zostawię, będę kontrolował tylko, jeżeli ktoś zostanie pożarty, to będę tutaj wybierał głowy do ataku i zobaczymy, jakie obrażenia uda się wyciągnąć. Powoli zbliżamy się do końca tej walki. 75 milionów. O, Mariusz już nie żyje. Powoli wszyscy umierają. No i na tym kończymy. 74,94 miliona obrażeń. No i zobaczmy sobie. Mariusz prawie 44 miliony obrażeń. Newt zrobił mniej niż połowę tego. To jest różnica między tymi dwoma nukerami. A wiemy, jak Newt jest dobry. Michinaki 21,7 miliona obrażeń, o ponad 12 milionów mniej od Mariusza. Ten czempion w tym miejscu jest fenomenalny z tym swoim potrójnym atakiem max HP. No, w tym momencie jestem bardzo zmotywowany do tego, żeby przyspieszyć, żeby pamiętać, nie wiem, muszę sobie chyba jakieś przypomnienie ustawić, żeby robić cały czas te misje Mariusza, żeby na nich się skoncentrować, bo ten czempion jest absolutnie fantastyczny. Myślę, że na tym skończymy ten poradnik.
Przypominam jeszcze raz, ja tutaj nie mogłem pokazać w pełni w wielu miejscach, bo na tym koncie nie ma srebra w ogóle, więc nie byłem w stanie budować tych teamów, więc w tych warunkach robiłem co mogłem, ale jeszcze raz, jeżeli gdzieś znajdziecie jakieś filmy, też na moim kanale, gdzie jest używany na przykład podwójny Newt, a macie Newta i Mariusza, to możecie spokojnie używać tych dwóch czempionów razem. Tak samo, jeżeli nie macie Newta, a już traficie Mariusza, to tak samo możecie zastępować Newta właśnie Mariuszem. No poza Fire Knightem, tak, tam tutaj ten freeze ze strony Newta będzie niezastąpiony. Dajcie znać, co sądzicie o tym czempionie, czy tutaj zdopingowałem was tym poradnikiem do tego, żeby go robić, żeby robić tę misję i go zdobyć. A ja już w tym momencie się z wami żegnam. Mówi do was Samael. Cześć!